z tych nowości, które ta ustawa zawiera. A dodam, że tych nowości jest bardzo dużo, no bo rząd ostatecznie zdecydował się na uchwalenie, czy zaproponował całkowicie nową ustawę, a nie nowelizację starej. Mnie osobiście podoba się to nowe rozwiązanie, które dotyczy ochrony wpłat, czy utrzymywania ochrony wpłat do czasu przeniesienia własności z ostatniej umowy deweloperskiej. No bo rzeczywiście na podstawie starej ustawy często było tak, że deweloper zakończył, uzyskał pozwolenie na użytkowanie albo zgłosił zakończenie budowy. No i co? Sprzedawał mieszkania, które już nie były objęte ochroną, tak? A często miały miesiące od tego momentu, tak? Od zakończenia budowy do podpisania aktu notarialnego. Czy to jest mechanizm mobilizujący, który także oceniam pozytywnie, ponieważ deweloper teraz, w świetle nowej ustawy, będzie zainteresowany tym, żeby doprowadzić jak najszybciej do podpisania aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu, czyli sprzedaży tego lokalu. Oczywiście problem polega na tym, że pomiędzy zakończeniem budowy, a uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zaświadczeniem samodzielności lokalu upłynie jakiś czas, na co deweloper ma czasami ograniczony wpływ. I oczywiście w związku z tym to jest taki trochę miecz obosieczny, ponieważ deweloper będzie musiał czekać na ostatnią transzę do tego czasu, ale z drugiej strony, jeżeli by nie było tej regulacji, no to deweloper nie ma takiej mobilizacji, ponieważ on wszystkie pieniądze otrzymał. No, ale jeszcze dochodzi problem ludzi, którzy w ogóle nie są chronieni, nie kupują mieszkanie, czy zawierają umowę przedwstępną już w tym momencie, tak? Już nie umowę deweloperską, tylko przedwstępną, wpłacają pieniądze na konto dewelopera i czekają, a pieniądze nie są chronione. Tak jest teraz, pod rządami starej ustawy. Pod rządami nowej ustawy już nie, tak? Umowa zawarta z deweloperem już po zakończeniu budowy jest objęta ochroną. Tak, pieniądze wpływają na rachunek powierniczy. Tak, znaczy, bo to jakby takie sytuacje z jednej strony, kiedy umowa deweloperska jest zawierana w związku z prowadzeniem przedsięwzięcia, kiedy jeszcze budowa się toczy. Druga kategoria, kiedy jest już budowa zakończona, ale jeszcze nie dysponuje deweloper wszystkimi zezwoleniami, w związku z tym nie może od razu ustanowić odrębnej własności lokalu. To jest druga kategoria. No i trzecia kategoria, która także jest w tej chwili uregulowana, to jest umowa rezerwacyjna.